Zapraszam na niezwykły spacer po zabytkowej elektrowni w Fuzji. Andrzej Szkudlarek. Pięknie, prawda? Sala Turbin jest najlepszą wizytówką kunsztu architekta Alfreda Frischa z pochodzenia Łotysza, który do 1921 roku pełnił funkcję kierownika działu budowlanego w Imperium Bawełnianym Karola Scheiblera. Wysoka, jasna hala o ogromnej przestrzeni, w której po środku stoją ciężkie, masywne, stalowe turbiny, jak bezrobotne aktorki w nieczynnym elektroteatrze. Starsza z nich z 1935 roku, produkcji niemieckiego koncernu APG, pracowała samodzielnie do lat 50. XX wieku. Do chwili, gdy zainstalowano drugą z turbin, produkcji austro-węgierskiej firmy Ganslack. Czynnikiem powodującym pracę turbin była para wodna produkowana w kotłowni. Dostarczana pod dużym ciśnieniem para wymuszała ruch obrotowy wirnika turbiny, indukując w uzbrojeniach prąd elektryczny. Ruchowi wirnika towarzyszył charakterystyczny, jednostajny, równomierny szum, który ginął w olbrzymiej pustej przestrzeni. Do czego służyły te wszystkie przyciski? Przechodząc z innego skocznika do nastawni, przez niektórych nazwanej sterownią, możesz poczuć lekkie zdziwienie. W latach 70. XX wieku zainstalowano tu aparaturę elektryczną, nadającą dzisiaj miejscu klimat muzealny. Opisy na szafach pozwalają zorientować się, że są to przyrządy potrzebne, by kontrolować pracę obu turbin. Za pomocą przełączników można było programować różne kombinacje pracy. Część przyrządów sygnalizowała stan pracy turbin sygnałem dźwiękowym, inne poprzez zmianę położenia widocznych elementów mechanicznych, a jeszcze inne pokazując poprzez ruch wskazówki konkretne wartości wielkości fizycznych, takie jak napięcie, natężenie prądu, współczynnik mocy. Komu służyła ta klatka schodowa? To dobre pytanie. Legenda głosi, że pierwotnie marmurowe schody pokrywał czerwony chodnik. Wydaje się, że nie był ułożony dla zwykłych pracowników. Aby wejść do budynku główną klatką schodową, należy otworzyć masywne, dwuskrzydłowe, kasetonowe, dębowe drzwi. Wkraczając na klatkę schodową, olśniewają mieniące się tęczowym połyskiem granitowe płytki ścienne, marmurowe schody, kute ozdobione fantazyjnymi elementami balustrady z dębowymi, gładko szlifowanymi poręczami. Trzeba przyznać, że klatka schodowa robiła i nadal robi duże wrażenie. Trochę przerażające, ale od niego wszystko się zaczynało. Stały kocioł wodno-rurkowy typu KR50, opromieniowy, z powierzchnią kondensacyjną i ruchomym paleniskiem rusztowym. Stalowo-żeliwna konstrukcja kotła z wymurowaniami z cegły ognioodpornej. Palenisko rusztowe mechaniczne do spalania paliw stałych. Ruszt taśmowy posuwowy. Właśnie w tym piecu spalaniu ulegał drobny węgiel kamienny, tworząc odpowiednią temperaturę. Tu było gorąco. Popatrz w górę. Robi wrażenie, prawda? Jesteś w kominie murowanym z cegły. Jest on wysoki na 85 metrów, a jego szerokość wylotowa to 2,5 metra. Temperatura spalania u podstawy komina wynosiła 450 kelwinów, na wylocie z komina 210 kelwinów. Teraz popatrz w dół. Pod nogami masz uboczne produkty procesu spalania węgla, krzemionkę, ciężkie pyły opadowe. Było tu głośno, gorąco i raczej nie ekologicznie.